tej chwili na dworcu fabrycznym są podstawiane, jak deszcz pada, wiadra. Co pan zrobi z tym dworcem? Pusty jest. Dworzec jest pusty, no trzeba go zapełnić ludźmi, tak? Więc tutaj dochodzi kwestia tunelu średnicowego pod Łodzią, żeby go jak najszybciej z głową uruchomić, żeby połączyć dworzec fabryczny z dworcem kaliskim i żeby ten odcinek podziemnego kawałka metra w Łodzi zaczął faktycznie funkcjonować jak najszybciej. Dzięki temu dworzec fabryczny no, się wypełni. A poza tym kwestia połączeń z Warszawą, tak zwany Y, koleje dużej prędkości, to też będzie miało wpływ na dworzec fabryczny. To, serdecznie Państwa zapraszam na wybory, żebyście Państwo poszli 21 października i zagłosowali. No, jest mnóstwo opcji do wyboru. Natomiast ja Państwu daję wybór. Nie musicie głosować ani na PO, ani na PO-PiS, ani na SLD. Możecie zagłosować na niezależnego kandydata z poparciem Kukiz 15 i Ruchu Miejskiego Łódź jest nasza. I ja jestem tym kandydatem. Dziękuję za Państwa głos.